Kamil kopie dziurę teraz, ponieważ będziemy zaraz wkopywać drewniany słupek, który pomalowaliśmy już środkiem bitumicznym, żeby tak szybko nie próchniał. Ponieważ na tym drewnianym słupku będzie stał drewniany domek na pszczółki murarki, które zakupiliśmy w tym tygodniu. 100 kokonów pszczołek murarek, to są pszczółki bez żądła. Nie produkują też miodu i mieszkają w trzcinie. Także 100 sztuk trzciny będziemy wkładali do tego drewnianego domku. I przy ogródku będą sobie mieszkały. Niebawem się będą wykluwały z kokonów i będą zapylały nasz ogród. Wkładamy teraz trzcinę do drewnianego domku, do murarek. I można iść przykręcić do słupka ten domek. Zobaczcie, jedna murareczka słodziutka. A ten solidny drewniany domek zbudowaliśmy tak. Robimy domek dla murarek. Potrzebujemy 3 deski na 30 cm. Deski zostały oheblowane, są na długość 30 cm. Podstawa ma 16, jeden bok ma 16, a krótszy ma 14. Potrzebne są również 3 deski na dach o szerokościach 12, każda z nich. A długie są na 26 cm. Udało nam się znaleźć taką starą blachę. Teraz się ta blacha przyda, bo damy ją tutaj na dach, żeby tędy im woda tutaj nie wpadała tym murarkom na łączeniu desek.